Serdecznie witamy wszystkich hodowców w trzeciej części naszego fotoreportażu z pobytu w Piątnicy pod Łomżą kolegów Tadeusza i Witolda Mocarskich. Będziemy rozmawiać o gołębiach i pokazywać je, bo tutaj koledzy przygotowali rodowody, przygotowali też tutaj kilka gołębi. No oczywiście dużo będą mieli oni do powiedzenia, także za dużo gołębi nie możemy mieć, żeby nie zanudzać, a dużo rzeczy będziemy mogli się teraz właśnie na bazie tych kilku gołębi dowiedzieć. Zacznijmy może od tego, że przypomnijmy gołębie, które mają w swojej hodowli, te traslotniki będziemy oglądać, prawda? Tak, tak. Te gołębie pochodzą z gołębi kolegi, jak słyszeliśmy, Pawlicy. Tak, Pawlicy, tak. I kolegi Niemcy z Niemiec to jest tak Damian Henning, Herbert Bukop i Helmut Knopf. I jeszcze przypomnę, bo coś wspominałeś wcześniej, że tam z Verstrete było z UNO coś. Czy to było tak, tak, u, to tego, właśnie, u tych hodowców tak, niemieckich? Tak, to tego. To właśnie to mamy Damana Henninga właśnie. Od Damana Henninga to właśnie tutaj ten samczyk jest. I tutaj omówimy jego... One są spokojne, widzimy, nie wyrywają się praktycznie. Co widzieliśmy u góry, kiedy oglądaliśmy gołębniki. Tam zwłaszcza wśród tych gołębi młodych chodził Witek i łapał je. To one były bardzo spokojne. Tam były te specjalne, zwracamy uwagę, właśnie te ciekawostki, te labiryńciki takie zrobione z kratek, które powodowały, że te gołębie nie mają możliwości za nawet gdzieś uciec i one się siłą rzeczy po czasie przyzwyczajają, żeby dać się łatwo hodowcy złapać. Tutaj masz jakiego gołębia teraz widzę z 2000, którego on jest roku? 2016 rok, tak. To jest samiczka, ona zdobyła na 13 wkładań 12 konkursów. W tym roku w kategorii A koeficjent 13,70. Pokażmy ją może tak, o tak, zobaczmy, ona numer ma jaki dokładnie? 75,97. 75,97, mówię, zapamiętajmy numery, bo może jeszcze gdzieś ją zobaczymy na listach ogólnopolskich. Tak, tak, ona, Tadeusz? Ona, tak, tak, ona jest reprezentantka okręgu na wystawę. W kategorii H zdobyła koeficjent 20,36. I ona się wywodzi z jakiej gołębi? Bo tu masz rodowód właśnie, pokażmy te rodowody. Jej ojcem jest właśnie ten nasz gołąb. 1641, który... ten, który tutaj mamy, o go tutaj, na tym tablo. Natomiast matka to jest samiczka przywieziona od prezydenta. Naszego prezydenta. I to jest to po oryginalnej samiczce. Prezent od niego. Od prezent dostaliśmy od niego i taki gołąbek, nie, to nasza perełka, już nazwaliśmy ją perełką i będzie. I perełka. I perełka, tak. Mhm. Ona fajnie. Ma uniwersalny gołąb w kategorii A1379, w C910 zdobyła i w H2036. A na budowę, jakbyś miał powiedzieć, jak on wygląda, bo nie zapytaliśmy się jeszcze, jak wy zwracacie, co jest właśnie w budowie gołębia, jak już mamy, to powiedzmy, bo wiadomo, że każdy czym się tam kieruje. Wy na co zwracacie uwagę? Odpowiednie plecy, schodzące się tutaj w ogon w jedno piórko. Fajnie zamknięte od dołu, mostek, żeby nie było tam jakieś wielkie przerwy, tylko musi być fajnie. Skrzydło pokażmy jeszcze. Krótkie przedramię. Krótkie przedramię. Tak? Mocno zbudowana pierś. Tak, tak. To jest i upierzenie oczywiście bardzo ważne, żeby ten gołąb był miękki, elastyczny. Zawsze widać po nim. Mhm. I spokojnie jak jest. Spokojna samiczka. Bardzo widzimy. Dobry gołąb. O, i z tej samiczki to domyślam się, że to jest właśnie ten gołąb, z którego hodujecie młode. No oczywiście. Oczywiście. Tak, to jest... Po tym, no... po którym. To mieliśmy, hodowaliśmy po tej właśnie, ja już tam na tym pierwszym na wystawie okręgowej wspomniałem, że hodowaliśmy cztery gołąbki młode po tej parze wtedy i dwoje przeszło do woliery i są do dzisiaj, a dwoje poszło dzieci na gołębnik lotowy, to jest jedno z nich, a drugie bardzo pięknie leciała na krótkie loty, tylko że przed domem samochód i on przyjechał, bo dostaliśmy telefon. No, mamy taką samiczkę tutaj. I to jest. No zobaczmy, jak spokojna jest jeszcze w ogóle. To jest z Vandenabere. No tam właśnie zauważyłem, bo tutaj jak patrzyłem w rodowód, ty mówiłeś, ten tu jest ta z niemieckiego oddziału DV0176, ale. To jest to tylko obrączka, ale to na 912 to nie było 100. To jest 9012, to tylko obrączki były. Aha, ten hodowca te obrączki po prostu ściągnął, bo nie miał tych obrączek. Rozumiem. Tu widzimy właśnie było i Prange, i Vandenabele linia jest, a od spodu jest Arden, też Vandenabele. Tak, to jest to tutaj właśnie. 3400 to jest Rudolf und Irene Detter. Te gołębie, to było od kolegi Pawlicy? Nie. Nie, to jest to od naszego prezydenta. Ale widzę, to są od Marka Rzepki, podejrzewam, z hodowli te gołębie. Chyba tak. Tak mi się to zdaje, bo pamiętam, że kolega Marek Rzepka to był jeden z pierwszych hodowców w Polsce, który właśnie. Pozdrawiam pana. Chociaż nie znamy się oficjalnie, tak, ale. Jak byłem, to pamiętam te numery DV3400 Rudolf und Irene Detter. Czyli można tutaj sobie dużo takich starych ras przypomnieć, linii. Tak, tak, to właśnie. Dobrze, pokażmy teraz jakiego gołębia mamy, też samiczkę widzę, to tak? To jest samiczka
Nakrapiana ta jest taka ładna? Tak, 85-58. Spokojna. Koeficjent w kategorii C z 2 lat 7,89. Jaki ma numer? 85-58. O, pokażmy skrzydełko je też jeszcze. Widzimy, piękny, tak spokojny. Tak. Z Tedyni w ubiegłym roku przyszło chyba dwa na raz i kolegi Janka wzięli go trzy, to miały pół godziny wyprzedzenia nad innymi gołębiami. Także. I tak popatrzymy sobie dalej. Tutaj góra to jest też podobne gołębie, widzę, ale tutaj na dole jeszcze dostrzegłem, widzę Henryka Jerona. Tak, to jest jeszcze. A był taki epizod naszej hodowli. Tak. Sprowadziliśmy od niego w 2004 roku chyba. To widzę właśnie, bo to jest gołąb z 2004 roku, czyli sprowadziliście go pewnie to późniejszy, tak? Roku, dokładnie. No. Byliśmy osobiście dwa razy u pana Henia. Oczywiście przyjaźń, pozdrawiamy. Przyjaźń, miejscowość to się nazywa pod Żukowem. Tak, no właśnie miała tutaj tak trzy razy pierwszy konkurs, dwa razy trzeci, dwa razy czwarty, piąty, dwa razy szósty. No to jest gołąb uniwersalny, który naprawdę robi tam cały program, nie? Ale już te długie, to po prostu loty to już to są jej domena, prawda? 968 rodowód, zobacz. 968. Też niebieska samiczka, bo niebieska mamy te samiczka. Trzy samiczki, widzę, i trzy samczyki. Widać budowę, plecy. No też widzę. Spokojny gołąb. Mhm. Te wasze gołębie na tam w reprezentacji, bo nie zwróciłem uwagi, jakie one osiągają takie oceny w standardzie? Tak, one... Tak. Zaraz ale jakie to były pozycje, jakie to mniej więcej były? Zaraz ja pokażę. Pierwsze nagrody były drugie. To zobaczmy, ale tak popatrzmy teraz, jak już znajdziemy kartę, popatrzmy, to jest gołąb o numerze 968. Tak. Też widzimy. Ona zdobyła 13 konkursów, w regionie Łódź czwarta jest właśnie. Ze swoimi 13 konkursami tam konficent miała bardzo niski, czwarte miejsce zajęła. Tutaj popatrzmy, tutaj są wasze też te same, widzę się gołębie przewijają praktycznie. Widać, że to jest ta praca hodowlana, ta selekcja. Tak, one się przewijają, bo po prostu jak wspomnieliśmy wcześniej, to Jasen, Aden, to od Jasenów, to tam to jest stare te nasze tych gołębi, które są wyselekcjonowane, no i teraz one owocują. I tak jak widzimy, i są gołębie właśnie, te 384 to z Łomży, wszystko tutaj, tylko jeden się trafił z tych, o których mówił kolega Tadeusz, właśnie niemiecki, a reszta to jest widać po waszych tutaj gołębiach. Jeszcze pokażmy skrzydełko jeszcze raz temu gołębiowi, o tak, to krótkie przedramię ma też ona? Dokładnie, tak bardzo dobrze skrzydło. Mięciutki gołąb, jedwabiste upierzenie. Mhm. Plecy fajne, zamknięte od spodu, super. Dobrze. Rodzice są podobni do tych gołębi, czy to raczej nie? Czy to tak się nie że tak powiem, nie wychodzi z tego? Bo te rozpłodowe gołębie, które macie, to też jak zwracacie uwagę, kiedy zakupujecie gołębia, to was interesuje bardziej jego pochodzenie. Budowa też odpowiednia musi być, także gołąb musi leżeć w ręce odpowiednio. To teraz może jeszcze pokażmy tutaj te samce. Nim Tadeusz znajdzie te karty oceny, tam zobaczmy, jakie tam wyniki za standard są mniej więcej. Mamy też pierwsze nagrody, tylko to właśnie gdzie się położyłem, gdzieś nie wiem. Tak mniej więcej tak. To diabeł przykrył ogon. Tak, przed chwileczką miałem przed chwileczką wcześniej. Mhm. Tutaj masz teraz gołębia jakiego? 75-70, to jest gołąb z 16 roku, dwuletni samczyk. Bardzo dobry konficjent wykręcił w kategorii A, 5,01 miał z 3 lotów. To jest i ładny z budowy, super gołąb. No i leci, szybki gołąb. Samiec, on jest, widzę, w budowie jest większy taki, nie? Tak, to jest taki. Te samce chyba też duże są, czy nie? Czy tak się mi zdaje po prostu? To znaczy ten jest większy, ten jest taki średni. Taki średni. To jest pierwszy samiec. Zdobył 11 konkursów w tym roku. Drugi tam lotnik oddziału Łomża Miasto. W kategorii A, 5,01 konficjent. Skrzydło jego. A tutaj widzę PL 050, to jest z Kłobucka, jeszcze stary oddział. To znaczy, to była obrączka akurat kupiona, bo nam trochę zabrakowało. I tu od kolegi Pawlicy mamy też. Ale kolegę Pawlicę żeście potraktowali także już z imienia, z nazwiska, przepraszam, i same numery gołębi, bez oddziału czego. No. Dobrze. Już tam tych danych nie mogliśmy za bardzo tej obrączki uzupełnić, całego numeru. Piękny gołąb, widzę. On za standard bodajże ma pierwszą nagrodę. Pierwszą nagrodę za standard. Tutaj mamy teraz gołębia nakrapianego. O, to Tadeusz tam później znajdziemy. Bo tutaj widzę właśnie, jak ten to już pokaż tą z olimpiady, z tego, z wystawy, co to była ta karta. Tak. Co to jest? Może bliżej. To jest właśnie do tego gołąbka. To jest do tego 1641, to jest widzimy.
z wystawy, gdzie to była wystawa? W Bukareszcie. W Bukareszcie, tak. Tak, w Bukareszcie, tak. Także no, tak to wygląda. No to on miał tutaj dwa razy pierwszy, dwa razy drugi, trzeci i szósty konkurs. Tak uniwersalnie w każdej jednej kategorii, mówił o tym, to każda jednej kategorii ma pierwszy konkurs. 200 km, 300, 500, 700. To widać. Każdego dystansu ma pierwszy konkurs. Czy któreś z nich, bo tam zwróciłem uwagę na tych rodziców, to potomkowe nie pokazuje. To właśnie ta samiczka pierwsza, ta samiczka to była jego córka bezpośrednio. Pierwsza, a samiec nie, żaden z samców na razie nie. Tego masz samca z którego roku? Ten jest z 12 roku, 1786. A to powiedz o nim. To właśnie to jest ten gołąbek, który ja wspomniałem wcześniej, to jest rodowód jego dziadka, to jest taki właśnie, to jest, on wychodzi się z tego... Raula Xaviera Verstrete. Verstrete jest syna Uno. Syna Uno. A tu są Janseny, widzę też. Tak, Jansen Arden właśnie, bo to właśnie był z Uno. No. Z tego to także... Uno, ale co tu mam jeszcze inne, tu Janseny też widzę. Tak, tak. 0,19. Tak. Wnuczka. 0,19. Tak, tak, dokładnie. A tutaj jeszcze, co to był też? Wajka, to jest... Bardzo znany hodowca. Tak, tak, to jest wtedy tam był tak na topie. To jest gołąb o numerze 246 i on tutaj występuje na pozycji, o tutaj. Tak. Jest pradziadkiem tego gołębia. Tak. 1786, którego właśnie kolega Witold trzyma. I to właśnie to jest... Spokojniutki, tak to można powiedzieć. To jest gołąbek, który był wyhodowany po lotach, jako późny. Tak pięknie utrzymany w ogóle. Po lotach był późno uhodowany, poszedł do woliery, rok przysiedział w wolierze. Po prostu uhodowali się po nim tam młode. I po lotach dorosłych wrócił na lotowy gołębnik i jako dwuletni gołąb zdobył ich jeden konkurs bodajże. No. A gubił się tam, dolatywał, ale zawsze z chipem, także bez... Czyli nie wchodził nigdy. Nigdzie nie wchodził. Natomiast pokusy z ściągnięcia chipu nie było. Nie. I od 3 latka praktycznie, to 3-letni to miał 12 konkursów, później miał 13 i teraz w tym roku też 13. Najlepszym gołębiem jest regionu Łódź. Wschód. I 2012 rok, czyli widzimy 6-letni gołąb. No, tak jak wspomniałem wcześniej. 3 lata z rzędu po 13 konkursów, tam jeden konkurs, tam wtedy z tym problem z zegarem był, to mu uciekł, ale 3 lata z rzędu po 13 konkursów robił. I to właśnie jest stary gołąb, wtedy wiadomo, że to utrzymanie gołąbków to jest jednak podstawa, nie? Ze sprawy ziołowej. Żeby do niego organizmu nie wyglądał. Nie obciążać chemii. Tak. Wątroba i nerki to są naprawdę ważne organy, nie ma co ich obciążać. Teraz masz gołębia, tego najmniejszego z tych samczyków chyba, tak, co 80, tutaj pokazywałeś. 85-50. Tak. 85-50, on w kategorii D zdobył koeficjent 24-85. W tym roku będzie H12 reprezentował chyba? Okręg Białystok na wystawie. Ja tylko jeszcze, przepraszam, jak to wtrącę inaczej, zobaczmy też jeszcze, bo to tak jako coś naturalne potraktowaliśmy, że hodowcy tutaj mają rodowody, wszystko znają pochodzenie, dokumentację teraz, a niektórzy znajomych hodowców też nawet mają wyniki, ale zawsze też twierdzą, że rodowody nie latają, tego typu, ale ja wspomnę tylko jeszcze raz słowa świętej pamięci kolegi Stanisława Krzyżaka. Bez znajomości rodowodów tego pochodzenia gołębi praca hodowlana jest niemożliwa i widzimy, do czego prowadzi też taka tutaj, jak u kolegów Tadeusza i Witolda, ta praca hodowlana ze znajomością pochodzenia, z taką selekcją, tak jak tu Tadeusz mówił, że po tych takich mniej wartościowych nie hodują, tylko po tych lepszych, no osiąga się takie sukcesy, jak na przykład tutaj ten wynik z tego roku i z lat poprzednich. W ogóle tak żeśmy teraz zliczyli po naszych dyplomach, bo po tym najbardziej można to spraw to archiwalnych, 83 razy na wszystkich szczeblach. Tu mamy tytuł mistrzowski, chyba 39. Pierwszy wicemistrz, 23 razy drugi wicemistrz. No, w naszej historii. Jeszcze tak popatrzę, a tutaj macie jakoś tak, zachnijmy gołym, to skoro się tak, co to jest za dokumentacja? Listy konkursowe. A listy konkursowe, to zobaczmy. 2,6, 2,7, czyli tutaj widzimy, mamy porządeczek i można sobie, że tak powiem, tutaj wszystko zobaczyć i później to jest też możliwość, że tak jak jest teraz zima, troszeczkę więcej czasu macie, czy nie? Z czasem jest ciężko, ale po prostu jeśli nam potrzeba, to korzystamy właśnie z tych naszych zbiorów archiwalnych, nie? I tam można wszystko sprawdzić. Można. Na przykład musimy ustalić, jakie konkursy jeszcze zdobywał, nie? Bo na przykład dostaje nam ile konkursów, nie? Ale czy szybkie, czy wolne. No musimy, potrzebna dla nas jest to informacja do parowania, czy też, nie? Do innych tam celów. To sięgamy do list, tam wszystko mamy po prostu pod ręką i
tak jak mówię, do 2006 roku to mamy w całą dokumentację całego działu, można powiedzieć, taki jakby tutaj archiwum. U siebie. No, u siebie. Widzimy właśnie, tak wygląda też praca, czyli widzimy, to nie jest tylko praca z gołębiami, ale też tutaj jest praca, tak możemy to tak nazwać inaczej, na kwitach, a to nie jest na kwitach, tylko to jest praca ze znajomością ich pochodzenia, tej genetyki, o której Tadeusz wspominał. Ten gołąb, którego masz teraz, to jest... Tak. Jaki gołąb? 85-50, to tak. Właśnie można to jest powiedzieć. Jest dowód, bo tutaj jego, tak? Tak. Wywodzi się z gołębi z Byszka Pawlicy. O, tutaj się widzimy. Patrz, ta para była wcześniej tutaj gdzieś. Tak, tutaj, tak, czyli tak, to jest, chciałem powiedzieć, właśnie, to jest wnuk tak, bo... tej pary. Mistrz Polski, kategoria A, 96 rok. I pierwszy mistrz kategoria B. Aha, pierwszy, i też u góry widzę, tak. 96 rok. O. A u góry są te podobne pochodzenie, co było w tych gołębiach. Tak, tutaj można jeszcze, jak wezmę do góry, to 26 to jest gołąb, 26-85 to jest jakby wnuk brata Czampa z Drapy. Mhm. To mam w dokumentacji, jak to wszystko. To już w tamtych latach, żeśmy w 10 roku już tak te gołębie mieli z Czampa, nie? Z Drapy, nie? A natomiast druga strona to są gołębie z tych naszych starych Jansenów, z tej starej linii. Tutaj 12-074 to jest samiczka, która weteranka naszego oddziału, nawet tutaj ona jest nieżyjąca, jest zmarła, to zdechła na mnie, ale jest tam, jest nawet lepsza weteranka oddziału była bodajże, ta samiczka. 014 to jest oddział tak, Stawiski. To my kiedyś żeśmy należeli do oddziału Stawiski i dlatego te obrączki mamy jeszcze z 014. Mhm. Tutaj ten wspaniały lotnik jest na 47, on był 14-057, to jest córka. Ty 18-04, to jest córka, bezpośrednio jej córka i ona była najlepszą lotniczką oddziału też i tam 12 konkursów miała naprawdę. 34-09 to jest, ach jak 34. Jest najlepszy gołąb w Głębniku jest napisane. Tak właśnie. I to jest 34-09, 10 razy pierwszy konkurs, 3 razy drugi, 3 razy trzeci. No i tutaj jej wynik, ja to przepisałem z tego względu, żeby po prostu, no bo tutaj nie mieszczą, nie mieszczą się. Nie, no, to była też... Nawet jako 8-letnia samica pierwszy konkurs w oddziele zdobyła, nie? To... No to pokażmy tego gołębia, skrzydełko, jak wygląda. Właśnie on się charakteryzuje na lotach ciężkich, właśnie robił bardzo dobre konkursy. 500 gorąca pod wiatr, to wtedy on siadł szpicowy, bardzo dobry gołąb. Bardzo mocne skrzydło, super zbudowany, widać. Widać to. Naprawdę przede wszystkim to zrobiło piękne upierzenie, pięknie z budowy są, widzę, i spokojniutkie bardzo tego gołębia. Zdobył tutaj jego wyniki chyba jeszcze są, nie? 12 w tym 3 roku. 3 razy pierwszy konkurs, 3 razy drugi, 4, 2 razy 6, 7, 12, 15, 18. To są jego wyniki, bardzo dobrego. O takich wybitnych. Takich gołębi właśnie każdy hodowca o takich gołębiach marzy. Jak to Piotr Bugała by powiedział, wybitny gołębi. Piotr ma też w swojej hodowli dużo wybitnych gołębi. Bardzo dobry też tytuł mistrza Polski w kategorii A. Też o czym świadczy. Dokładnie. O, tutaj mamy 6 gołębi zaprezentowaliśmy. Myślę, że to chyba na razie wystarczy. Będziemy jeszcze mieli za chwilkę gołębi kilka do zaprezentowania, ale to inne. Natomiast tutaj można powiedzieć, chyba już będziemy na koniec. Tylko jakbyś Tadeusz poszedł, bo tak ja muszę z prawej na lewą, żeby latać kamerę. Ale tutaj zobaczmy. Bardzo dziękujemy tutaj za informacje, które o swoich gołębiach hodowli, o gołębnikach, o tym jak latają, jakimi metodami, co używają, jak tutaj mają zorganizowaną hodowlę. Te informacje na pewno wielu hodowcom, którzy czy zaczynają, czy lotują, przydadzą się. No i życzymy, żeby sukces, który w tym roku mieli w latach poprzednich, no powtarzali w latach kolejnych. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot. Dziękuję.